Tak wygląda rocznik miasta Pyskowice Anno Domini 2020. Publikacja wydana przez pyskowicki samorząd, składająca się z tekstów miłośników lokalnej historii, stała się prawdziwym hitem. Pierwszy rocznik pyskowicki okazał się wydarzeniem wydawniczym. Cały nakład rozszedł się praktycznie do zera, zostało tylko kilkanaście egzemplarzy. 2 miesiące i to przy warunkach ograniczania sprzedaży związanej z epidemią. Cieszymy się, że spodobało się mieszkańcom i chcemy powtórzyć ten sukces. Powtórzyć sukces, czyli wydać kolejny rocznik, w którym będzie można przeczytać ciekawe i oryginalne teksty dotyczące historii Pyskowic. Tej odległej, ale również tej najnowszej. I podobnie jak miało to miejsce przy tworzeniu pierwszego wydawnictwa, również teraz magistrat liczy na współpracę osób, które chciałyby podzielić się swoją wiedzą lub posiadanymi materiałami. Zachęcamy do współpracy pasjonatów lokalnej historii, zwykłych mieszkańców, jeżeli pamiętają ciekawe opowieści od babci, od dziadka, jeżeli w swoich albumach mają archiwalne zdjęcia Pyskowic. Nie muszą tej wiedzy trzymać dla siebie, mogą przyjść i się z nami podzielić. Zachęcamy też osoby, które już nie są mieszkańcami naszego miasta, ale czują się dalej z nimi związane, mają dużą wiedzę na jego temat i chciałyby się tą wiedzą podzielić. Jeśli ktoś chciałby wziąć udział w tworzeniu rocznika, ale czuje, że nie dysponuje lekkim piórem, absolutnie nie powinien się zrażać. Jeżeli chodzi o stronę językową, rzeczywiście jesteśmy w spalaniu. Bardzo dużo pomoc, to znaczy jest to kilkuetapowy proces korekty i redakcji. Nie staramy się ingerować w styl, raczej próbujemy wyłapywać i drobne korekty wprowadzać. Aktualny plan zakłada, że w ciągu miesiąca uda się znaleźć autorów tekstów. Składanie rocznika rozpocznie się w okresie wakacyjnym, zaś jego publikacja nastąpi pod koniec roku.